Algernon Blackwood Wierzby Część piąta Tymczasem, podczas ciemnej nocy, ognisko przygasło, a zapas drewna bardzo zmalał. Żaden z nas nie kwapił się, by donieść świeżego chrustu i stopniowo ciemność wokół nas zaczęła gęstnieć. Nasze stopy Pozostające poza kręgiem blasku rzuconego przez płomienie były już całkiem czarne. Od czasu do czasu podmuch wiatru wprawił w ruch otaczający nas wieżby, ale poza tym żaden inny dźwięk nie mącił panującej dokoła ciszy, przerywane jedynie przez szum rzeki, rozlegające się gdzieś w górze nad nami uporczywe brzęczenie. Wydaje mi się, że nam obu brakowało teraz przysiągłego zawodzenia wiatru. Kiedy wreszcie wiatr zaczął przybierać na sile, osiągnąłem punkt, w którym nie mogłem się już dłużej powstrzymywać. Musiałem zacząć mówić, wyrzucić z siebie to, co leżało mi na sercu, co nie dawało mi spokoju, bo w przeciwnym razie udzieliłaby mi się groźna histeria, która gdyby dotknęła nas obu, mogłaby okazać się niemożliwa do powstrzymania. Przegarnąłem ognisko, aby lepiej się rozpaliło i spojrzałem na mego towarzysza, On jest wzrok wyraźnie zaniepokojony. Nie mogę dłużej tego ukrywać, rzuciłem. Nie podoba mi się to miejsce, ta ciemność, te odgłosy i dziwne doznania, których stale doświadczam. Jest to coś, czego nie potrafię pojąć, czuję się zbity z tropu, zdezorientowany, nie potrafię się odnaleźć. Gdyby drugi brzeg był inny, słowo daję, popłynąłbym tam. Ogarzałe oblicze Szweda wyraźnie pobladło. Spojrzał mi w oczy i odezwał się cicho, ale w jego głosie, spod pozornego spokoju przebijała niepohamowana ekscytacja. Przynajmniej na razie przyjaciel mój zachowywał siły za nas obu. Jego spokój wydał mi się nienaturalny, był po pierwsze bardziej flegmatyczny niż zazwyczaj. To nie stan fizyczny, przed którym moglibyśmy uciec, odparł jak doktor stawiający diagnozę ciężko choremu pacjentowi. Musimy siedzieć spokojnie i czekać, wokół nas bardzo blisko są siły, które mogłyby uśmiercić stado słoni w okamgnieniu. Równie łatwo jak ty czy ja zabijamy muchę. Naszą jedyną szansą na przetrwanie jest zachowanie absolutnego spokoju i bez ruchu. Może jeśli zostaniemy zlekceważeni, uznani za nic nieznaczące płotki, uda się nam ocalić skórę. Moja twarz zdradzała w tej chwili dziesiątki dręczących mnie pytań, ale nie wypowiedziałem ich na głos. To brzmiało jak dokładny opis choroby, której symptomy zaobserwowałem. Chodzi mi o to, że, choć wiedzą o naszej niepożądanej obecności, jak dotąd jeszcze nie zdołały nas odnaleźć. Nie zlokalizowały nas, jakby to powiedzieli Amerykanie, ciągnął. Szukają po omacku, kręcą się w kółko. Dowodem tego może być uszkodzenie kanu oraz zniknięcie wiosła i części prowiantu. Myślę, że one nas wyczuwają, ale nas nie widzą. Musimy wyciszyć nasze umysły, gdyż to właśnie nasze umysły, one są w stanie wyczuć. Musimy kontrolować nasze myśli, albo będzie po nas. Można myśleć śmierć? Wykrztusiłem, czując, jak lud skuwa krew w moich żyłach. Powiedziałbym, że raczej coś gorszego, odparł. Śmierć w zależności od tego, w co wierzymy, oznacza całkowite nicestwienie lub uwolnienie od ograniczonego wpływu zmysłów, jednak bez zasadniczej zmiany naszego charakteru. Nie zmieniasz się tylko dlatego, że Twoje ciało przestało istnieć. W tym przypadku jednak oznaczałoby to zmianę radykalną, całkowitą, przerażającą utratę własnej tożsamości na rzecz innej, czyli coś o wiele gorszego niż śmierć, czy nawet kompletne unicestwienie. Tak się złożyło, że rozbiliśmy obóz w miejscu, gdzie nasze terytorium stykał się z ich domeną, gdzie wol pomiędzy planami jest wyjątkowo cienki. To straszne, ale mówił dokładnie to, do czego... Sam nie tak dawno doszedłem, używając niemal tych samych słów. I dlatego zdołał wyczuć naszą obecność. Ale o kim ty właściwie mówisz? Spytałem. Zapomniałem już o falujących dokoła wierzbach, mimo iż przecież nie było wiatru, jak również o dochodzącym gdzieś z góry brzęczeniu. Zapomniałem o wszystkim oprócz tego, że czekałem na odpowiedź, której obawiałem się bardziej niż czegokolwiek innego. Zniżył głos i nachylił się lekko w moją stronę, a nieokreślona zmiana w wyrazie jego twarzy sprawiła, że natychmiast wlepiłem wzrok w ziemię. Przez całe życie zaczął. W bliżej nieokreślony, lecz nader wyrazisty sposób zdawałem sobie sprawę z istnienia innego świata, poniekąd leżącego tuż obok naszego, ale zarazem całkiem odeń odmiennego, gdzie żyją i żerują wszelkie istoty, gdzie potężne, przerażające stworzenia, pieszą w sobie tylko w znanych celach. To tu, to tam, lecz. Nasze ziemskie sprawy, w porównaniu z tym, co je zaprząta, są jedynie nic nieznaczącymi błahostkami, jak pył rozwiewany na wietrze. W grę wchodzą bowiem sprawy o wiele istotniejsze, dotyczące bezpośrednio duszy nie tylko w znanym nam rozumieniu tego słowa. Sugeruję, abyś jednak zacząłem, próbując go uciszyć, czułem się, jakbym znalazł się twarzą w twarz z szaleńcem. od jednak nie pozwolił sobie przerwać. Uważasz, ciągnął, że to duchy żywiołów, ja natomiast sądziłem, że to Starzy Bogowie. Ale powiem ci, że żaden z nas nie ma racji. Teraz już to wiem. Te istoty mogłyby nas jakoś zrozumieć, jedne i drugie, bowiem miały styczność z ludźmi, wszak były od nich uzależnione. Jeżeli chodzi o oddawanie im czci i składanie ofiar, podczas gdy otaczające nas teraz istoty nie miały dotąd nic wspólnego z ludzkością jako taką, i tylko za sprawą osobliwego kaprysu losu zdarzyło się, że ich domena właśnie w tym miejscu graniczy z naszą. Ta teoria wydawała mi się dziwnie przekonująca, gdy takiej słuchałem w mrocznej ciszy tej oddalonej wysepki. Zimny dreszcz przeszedł mi po grzbiecie, nie byłem w stanie się opanować. I co wobec tego proponujesz? zapytałem. Ofiara, poświęcenie mogłoby nas ocalić, zajmując je na dostateczny długi czas, abyśmy zdołali się stąd wydostać ciągnął. Tak jak wilki zatrzymują się, by pożyć psy, a w tym czasie sanie mogą bezpiecznie odjechać. Tylko, że jakoś nie widzą możliwości, abyśmy mogli znaleźć tu jakąś ofiarę. Spojrzałem na niego tempo. Błyski w jego oczach przeraziły mnie do cna. Wreszcie znów się odezwał. To rzecz jasna, wierzby, to wierzby maskują te istoty, ale one przez cały czas nas poszukują. Jeżeli zaczniemy zdradzać nasze lęki i obawy, będziemy zgubieni. Pojrzał na mnie z takim spokojem, determinacją i szczerością, że nie wątpiłem, iż nadal był przy zdrowych zmysłach. Był całkiem normalny. Gdyby udało się nam przetrwać tę noc, dodał, może za dnia zdołalibyśmy odpłynąć niepostrzeżenie, lub. Powinienem raczej powiedzieć, nie odkryci. Czy naprawdę sądzisz, że ofiara mogłaby? Gdy to powiedziałem, brzęczenie, przypominające dźwięk gonku, rozległo się tuż nad naszymi głowami. Ale to wyraz przerażenia na twarzy mego przyjaciela sprawił, że nagle zamilkłem. Ci! szeptał, unosząc dłoń do góry. Nie wspominaj o nich, jeśli nie musisz. Nie próbuj wymawiać ich imion. Nazwanie jest równoznaczne z ich ujawnieniem. To coś, czego powinniśmy unikać. Naszą jedyną nadzieją jest zignorowanie ich, a może wówczas one zignorują nas. Nawet w myślach? Był bardzo pobudzony, zwłaszcza w myślach. Nasze myśli są widoczne w ich świecie jak namalowane obrazy. Musimy za wszelką cenę postarać się wyrugować je z naszej myśli. Przegarnąłem ognisko, by jeszcze na jakiś czas powstrzymać gęstniejący mrok. Nigdy jeszcze tak jak teraz, tę czarną letnią noc nie tęskniłem za słońcem. Ty nie zmrużyłeś oka przez całą ubiegłą noc? zapytał nagle. Zdrzemnąłem się trochę po wschodzie słońca, ale nie kiepsko spałem, odparłem wymijająco, starając się postępować zgodnie z jego zaleceniami. Które, jak podpowiedział mi instynkt, były słuszne i trafne. Sam wiesz, ten wiatr. Wiem. Tylko, że wiatr nie mógł wywołać wszystkich tych odgłosów. A więc, ty też to słyszałeś? Słyszałem niezliczone, zwielokrotnione odgłosy stąpania odparł po chwili wahania. I ten drugi dźwięk. Ten dobiegający z nad namiotu, a potem napierający na nas jak coś nieopisanego, ogromnego, niezmierzonego. Pokiwał głową znacząco. I czułeś przy tym, jakby coś cię w środku dusiło? Spytałem po części. Tak, miałem wrażenie, jakby zmieniło się ciśnienie powietrza, wzrastające do tego stopnia, że mogłoby nas zmiażdżyć. A to, co myślisz o tym? Ciągnąłem, wskazując w górę, skąd bez przerwy dochodziło to cichnące, to przybierające na sile brzęczenie. To one odparł. To ich odgłosy wyszeptał z powagą. Dźwięki ich świata, odgłos ich domeny. Granica jest tu tak cienka, że te dźwięki bez trudu się przez nią przesączają. Jeśli jednak zaczniesz uważnie nasłuchiwać, zorientujesz się, że dochodzą one nie tyle z góry, co raczej zewsząd dookoła. Mówiąc konkretnie, od strony wież. To wierzby, wydają te głosy, ponieważ tu, w tym miejscu, wierzby, uczyniono symbolami mocy, które są przeciwko nam. Nie bardzo zrozumiałem, co chciał przez to powiedzieć, lecz z całą pewnością podzielałem jego teorię. Doszedłem do tych samych wniosków co on, choć nie potrafiłem poprzeć ich równie wnikliwą jak jego analizą. Już miałem opowiedzieć mu o zadziwiającej halucynacji, jakiej doświadczyłem w nocy, kiedy zdawało mi się, że widzę słup wirujących postaci i poruszające się krzewy, gdy nagle szwed nachylił się gwałtownie w moją stronę i przemówił szeptem pełnym przejęcia i powagi. A przecież od lat uważałem tego człowieka za kompletnie pozbawionego wyobraźni i chłodnego w osądach. Słuchaj uważnie! Jedyne, co możemy teraz zrobić, to zachowywać się, jakby się nic nie stało, postępować zgodnie z codziennymi zwyczajami, położyć się na odpoczynek, udawać, że niczego nie wyczuwamy ani nie dostrzegamy. To kwestia czysto mentalna. Im mniej będziemy o tym myśleć, tym większe mamy szanse na ucieczkę. Ale przede wszystkim nie myśl, bo to, co sobie pomyślisz, to się stanie. W porządku. Wykstusiłem zaskoczony treścią jego słów i osobliwością tego wszystkiego. Dobrze, postaram się, ale najpierw coś mi powiedz, jak sądzisz, co zrobiło te zagłębienia w piasku wokół naszego obozowiska? Skąd się wzięły te otwory i niecki? Nie! zawołał, nie próbując już dłużej silić się na szept. Nie odważał się, po prostu nie odważał się ująć tego słowa. Jeśli się tego nie domyśliłeś, tym lepiej dla ciebie. Zapomnij o tym. One wtłoczyły to w mój umysł. Zrób, co w twojej mocy, by nie uczyniły z tobą tego samego. Znów zniżył głos do szeptu, ale nie próbowałem już nakłaniać go do dalszych wyjaśnień. Koszmar tego wszystkiego i tak już nieźle dawał mi się we znaki. Rozmowa dobiegła końca i przez pewien czas paliliśmy nasze fajki w milczeniu. I nagle coś się stało, coś z pozoru błahego, jak to zwykle bywa, gdy nerwy masz napięte do granic wytrzymałości, Ów drobiazg przez krótką chwilę pozwolił mi spojrzeć na wszystko z całkiem innej perspektywy. Spojrzałem na moje sandały plażowe. Używaliśmy ich obaj w czółnie, a widok skórzanej pętelki na duży palec przywiódł mi na myśl sklep w Londynie, gdzie je kupiłem. Kłopoty z ich dopasowaniem i inne szczegóły tej skądinąd nieciekawej, lecz koniecznej operacji. Poszedłem dalej tym tokiem myśli i oczom moim ukazała się w całej okazałości perspektywa współczesnego, sceptycznego świata, którą wpajano mi w rodzinnym domu. Pomyślałem o rostbefie, piwie i automobilach, policjantach, orkiestrach dętych i dziesiątkach innych rzeczy, które tworzyły ducha codzienności oraz użyteczności. Skutek był natychmiastowy i zdumiewający, nawet dla mnie samego, z psychologicznego punktu widzenia była to po prostu nagła i gwałtowna reakcja po dłuższym okresie życia w silnym stresie, wynikającym z kontaktu z rzeczami, które w naszym rozumieniu są niemożliwe, niewiarygodne i nieprawdopodobne. Jednak niezależnie od przyczyny pozwoliło to na krótką chwilę uwolnić moje serce z mocy czaru i przez blisko minutę bez lęku cieszyć się absolutną swobodą. Nie bałem się niczego. Już nie. Spojrzałem na mojego przyjaciela. Ty przeklęty stary poganinie, zawołałem śmiejąc mu się prosto w twarz. Ty kretynie bez krzty wyobraźni, ty zabobonny bawochwalcze, ty... Nie dokończyłem. Przepełniony na nowo dawną grozą, próbowałem zduszyć swój własny głos, jakbym popełnił straszne świętokradztwo. Szwed, rzecz jasna, także to usłyszał dziwny krzyk rozlegający się w ciemnościach nad nami i ten nagły wzrost ciśnienia, jakby coś opadało w dół, zbliżając się do nas. Twarz Szweda pod opolenizną pobladła jak płótno. Podniósł się błyskawicznie, stając sztywno, jakby kij połknął przy ognisku i spojrzał na mnie. Potem, tym, rzekł nerwowym, pełnym przyjęcia głosem, Musimy natychmiast zwinąć obóz i przenieść się gdzieś dalej, w duże Mówił chaotycznie, z trudem dobierał słowa, najwyraźniej był przerażony. Długo opierał się rozmaitym lękom, ale w końcu i on musiał ustąpić. Po ciemku? Wykrzyknąłem rozdygotany ze strachu po moim historycznym wybuchu, ale mimo to lepiej niż on orientowałem się w naszym położeniu. To, to czyste szaleństwo! Poziom rzeki wciąż jest wysoki, a my mamy tylko jedno wiosło. Poza tym dotarlibyśmy jeszcze dalej w głąb ich domeny. Na przestrzeni pięćdziesięciu mil nie ma tu nic prócz wieżb, tylko wieżby, same wieżby. Usiadł, był bliski kompletnego załamania, za sprawą jakiegoś niepisanego czynnika, które ofituje natura. Doszło do nagłej zgoła niepohamowanej zmiany ról i układu sił. Teraz ja miałem zadbać o nas obu, umysł szweda, do, niewzruszony. Zaczął się poddawać. – Co cię opętało? Dlaczegoś to zrobił? – wyszeptał strogo w głosie. Podszedłem do ogniska z jego strony, ująłem dłonie Szweda w swoje, ukląkłem przy nim i spojrzałem głęboko w jego przerażone oczy. – Rozpalimy nowe ognisko – oznajmiłem, a potem udamy się na spoczynek. O świcie popłyniemy jak najszybciej do Komorn. A teraz weź się w garści i nie zapominaj o tym, co mi niedawno mówiłeś. Myśl pozytywnie. Nie okazuj lęku, nie myśl o tym, że się boisz. Nie powiedział ani słowa, ale zrozumiałem, że wziął to sobie do serca i spróbuje sprostać wyzwaniu. Muszę przyznać, że z pewną ulgą obaj wstaliśmy i wyruszyliśmy w noc po kolejną porcję drewna na ognisko. Szliśmy obok siebie, przedzierając się przez haszcze w kierunku brzegu. Brzęczenie nad nami nie cichło ani na chwilę, leży w miarę jak oddalaliśmy się od ognisko ba coraz bardziej przybierało na sile. Te dźwięki sprawiały, że po grzbiecie przebiegły mi lodowate ciarki. Przedzieraliśmy się przez gąszcz wierzb, gdzie wśród gałęzi pozostało trochę drew, przyniesionych z sobą przez wcześniejszą powódź. Kiedy moje ciało zostało nagle zamknięte w tak szalonym uścisku, że omal się nie przewróciłem. To Szwed osunął się na mnie i schwycił mnie rękami. Usłyszałem jego nerwowy, urywany szept oddechu. Spójrz na moją duszę! Wyszeptał i wtedy po raz pierwszy w życiu usłyszałem głos człowieka, który z przerażenia był bliski łez. Wskazywał na ognisko, odległe jakieś pięćdziesiąt stóp od nas. Powiodłem wzrokiem za jego palcem i, daję głowę, na chwilę serce zamarło mi w piersi. W słabej poświacie ogniska coś się poruszało. Ujrzałem to przez woal zwieszający się przed moimi oczami, jak kurtyna z gazy, czyli trochę rozmyte i niewyraźne. To nie była istota ludzka ani żadne zwierzę. W moim mniemaniu to coś wydawało się wyjątkowo duże, jak kilka zwierząt, na przykład koni, połączonych razem w osobliwy sposób i poruszało się bardzo wolno. Szwed także odniósł podobne wrażenie, choć ujął to inaczej, gdyż według niego ta istota przypominała kępę wierzb zaokrągloną u góry i poruszającą się na całej swej powierzchni, palującą jak dym, jak wyznał mi później. Widziałem, jak to coś osuwa się w dół pośród krzewów zaszlochał. Spójrz na Boga, to idzie tutaj. Idzie w tę stronę. Och. och. Wydał z siebie krótki, przerażliwy okrzyk: Znalazły nas! Przerażeniem spojrzałem w stronę ogniska i zauważyłem, że cienisty kształt, palując, przesuwa się w naszym kierunku, pośród krzewów. Zaś zaraz potem z głuchym trzaskiem urnąłem do tyłu między gałęzie. Rzecz jasna nie zdołały one utrzymać mego ciężaru, to też obaj, ja i szwed, upadliśmy ciężko na piasek. Prawie nie zdawałem sobie sprawy z tego, co się dzieje. Czułem tylko przerażliwy strach, wyłuskujący moje nerwy z ich cielesnej powłoki, wprawiający je w niepohamowane drżenie i wtykający je na powrót pod skórę. Oczy miałem mocno zamknięte, czułem nieprzyjemny ucisk w gardle, równocześnie zaś poczułem, że moja świadomość ulega rozszerzeniu, rozciąga się hen w przestrzeń. Wrażenie to bardzo szybko zostało zastąpione przez inne. Odczułem bowiem, że się zatracam, zanikam, rozpływam i już wkrótce umrę. W tej samej chwili przeszył mnie gwałtowny palący spazm i zrozumiałem, że to szwed wciąż ściskał mnie tak mocno, że sprawiał mi ból. Nie puścił mnie nawet kiedy upadał. Koniec końców, jednak, to właśnie ten ból zdołał mi ocalić sprawił, że zapomniałem o nich i zacząłem myśleć o czymś innym. Dokładnie w tej chwili, kiedy te istoty były bliskie odnalezieniu mnie, fala bólu spowiła mój umysł, ukrywając go przed nimi niemal w ostatniej chwili. Jeszcze jak sekundy i znalazłbym się w ich mocy. Szwed powiada, że w tej samej chwili on sam stracił przytomność i to go właśnie uratowało. Wiem tylko, że później nie potrafię stwierdzić, ile czasu minęło od naszego traumatycznego przeżycia, zacząłem wygrzybywać się z uścisku wierzbowych witek i ujrzałem mego przyjaciela, stojącego przede mną i wyciągającego w moją stronę pomocną dłoń. Spojrzałem na niego otępiałem wzrokiem, rozcierając obolałe ramię, to, które tak mocno ścisnął. Nic mi nie przychodziło do głowy, więc póki co zachowywałem całkowite milczenie. Straciłem przytomność na parę chwil, usłyszałem jego głos. To mnie ocaliło. Dzięki temu przestałem o nich myśleć. Omal nie złamałeś mi ręki. Poskarżyłem się, przeoblekając w słowa jedyną myśl, jaka zaprzątała w tej chwili mój umysł. Ogarnęło mnie dziwne odrętwienie. I to właśnie uratowało ciebie, odparł. Wspólnie zdołaliśmy je zmylić, podsunąć im fałszywy trop. Brzęczenie ucichło. To odeszło, przynajmniej na razie. Znowu wybuchnąłem historycznym śmiechem i tym razem moja radość udzieliła się także szwedowi przynosząc i mnie i jemu niewysłowioną zbawczą ulgę Wróciliśmy do obozowiska i dorzuciliśmy drew do ognia płomienie od razu buchnęły wysoko ku niebu W tej samej chwili zauważyliśmy że nasz namiot spoczywając w płytkim zagłębieniu piasku runął Linki poluzowały się rozbiliśmy go ponownie tym razem o wiele staranniej to przez te zagłębienia w piasku, wykrzyknął Szwed, kiedy wreszcie uporaliśmy się z namiotem, a blask płomieni rozświetlił ziemię wokół nas na przestrzeni kilkunastu jardów. Spójrz, jakie są wielkie! Cały teren wokół namiotu i ogniska, gdzie widzieliśmy poruszające się cienie, pokryty był mnóstwem głębokich otworów i niecek, podobnych do tych, które napotkaliśmy już wcześniej na całej tej wyspie. Tyle tylko, że te były znacznie rozleglejsze, większe i głębsze od tamtych, wspaniale uformowane i tak szerokie, że w kilku z nich mogłem zmieścić całą stopę i nogę aż po kolano. Żaden z nas nie odezwał się już słowem. Obaj wiedzieliśmy, że zapadnięcie w sen to najbezpieczniejsze, co mogliśmy teraz zrobić, to też niezwłocznie ułożyliśmy się na spoczynek. Najpierw jednak zagasiliśmy ognisko, przesypując je piaskiem, a worek z prowiantem i wiosło zabraliśmy z sobą do namiotu. Kanu też ułożyliśmy przy końcu namiotu w taki sposób, że dotykaliśmy go stopami i wystarczyłoby lekkie poruszenie, aby nas obudzić. Na wszelki wypadek, Wyjątkowo ułożyliśmy się na spoczynek w ubraniach, aby, w razie konieczności, móc natychmiast opuścić wysepkę. Miałem szczery zamiar czuwać przez całą noc, ale skrajne wyczerpanie i zszargane nerwy pokrzyżowały moje plany i niebawem zapadłem w stan błogiej nieświadomości. Fakt, że mój towarzysz także spał, tylko przyspieszył nadejście snu. Początkowo wiercił się, a w następnej chwili nawet usiadł, pytając mnie, czy słyszałem to lub tanto. Kręcił się na korkowym materacu, mówiąc, że namiot się rusza, a rzeka zaczęła zalewać wyspę, lecz ja za każdym razem wychodziłem i wracałem, by poinformować go, że wszystko w porządku, aż wreszcie uspokoił się i znieruchomiał. W końcu jego oddech stał się regularny i usłyszałem wyraźne chrapanie. Po raz pierwszy jedyny w całym moim życiu czyjeś chrapanie sprawiło mi niekłamaną ulgę i wywarło na mnie uspokajający wpływ. Pamiętam, że była to moja ostatnia myśl tuż przed zaśnięciem. Obudziły mnie kłopoty z oddychaniem, jak się okazało. Kot zasłaniał mi usta, lecz prócz koca coś jeszcze na mnie napierało. W pierwszej chwili przypuszczałem, że to mój towarzysz, a obracając się przez sen, stoczył się ze swego materaca na mój. Zawołałem doń i usiadłem, a chwilę później uświadomiłem sobie, że cały namiot został otoczony. Z zewnątrz znów dobiegał ten donośny stukot, przepełniając noc niewysłowioną zgrozą. Ponownie zawołałem swego kompana, tym razem głośniej niż poprzednio. Nie odpowiedział, lecz nie słyszałem już chrapania. Zwróciłem ponadto uwagę, że płachta u wejścia do namiotu była otwarta. To niewybaczalny błąd. Podpełzłem w ciemnościach, aby ją ponownie zabezpieczyć. I wtedy właśnie, po raz pierwszy, uświadomiłem sobie, że Szweda nie było obok mnie. Zniknął. Wypadłem na zewnątrz jako szalały, ogarnięty pełną i ekscytacją, a gdy znalazłem się poza namiotem, otoczyła mnie zewsząd fala donośnego brzęczenia, zdająca się płynąć z każdego zakątka nieba naraz. To było to samo brzęczenie, lecz jakże odmienne, pulsujące szaleńczym rytmem. Zdawało się, że wokół mnie unosi się w powietrzu rój niewidzialnych pszczół. Dźwięk ten sprawił, że powietrze zgęstniało, a moje płuca pracowały z wyraźnym trudem. Tyle tylko, że mój przyjaciel był w niebezpieczeństwie. Nie mogłem się zatem wahać. Zbliżał się świt. Słabe światło przesączało się ponad chmurami za czystym horyzontem. Nie było wiatru. Widziałem krzewy, rzekę poza nimi i jakieś spłachetki piasku. Przejęty do cna, biegałem jak szalony w tę i z powrotem, wołając go po imieniu, krzycząc na całe gardło słowa, jakie tylko przyszło mi na myśl. Wierzby jednak stłumiły moje wołanie, podobnie jak rozlegające się dookoła brzęczenie. Mój głos był słyszalny jedynie na odległość kilku stóp. Wpadłem między krzewy, przewróciłem się o korzenie, runąłem na twarz. Gałęzie rozdrapały mi czoło i policzki, gdy zawzięcie przydzierałem się przez gąszcz. Wtem, zgoła nieoczekiwanie, znalazłem się na samotnym cyplu naszej wysepki. Ujrzałem ciemną postać, rysującą się pomiędzy niebem a wodą. To był Szwed. Stał już jedną nogą w wodzie. Jeszcze chwila i rzucił się w nurt. Dając susa w jego kierunku, dopadłem go i objąwszy ramionami w pasie, pociągnąłem go z całej siły do brzegu. Rzecz jasna stawiał zacięty opór, wydając przez cały czas odgłosy przypominające to przeklęte brzęczenie i wypowiadając w gniewie zagadkowe, niezrozumiałe słowa oraz zdania o wejściu w głąb nich. Przyjęciu drogi, wody i wiatru i wiele, wiele innych, które na próżno próbowałem sobie później przypomnieć, a które mierziły mnie niepomiernie i przepełniały grozą, gdy usłyszałem je wypływające z jego ust. W końcu jednak udało mi się dowlec go do gwarantującego względy bezpieczeństwa namiotu i cisnąć zdyszanego i klnącego, na czym świat stoi na materac, gdy unieruchomiwszy przytrzymałem go, dopóki się nie uspokoił. A tak minął. Stało się to nagle. Mam wrażenie, że to właśnie owa gwałtowność, z jaką toczyły się niniejsze wydarzenia, jak niespodzianie uspokoił się mój przyjaciel. Czemu towarzyszyło nagłe, jak ucięte nożem, ucichnięcie osobliwego brzęczenia i stukotu rozlegającego się na zewnątrz. Wydało mi się w tym wszystkim najdziwniejsze. Oto bowiem Szwed, ni stąd, ni z otworzył oczy i uniósł udręczone oblicze, aby na mnie spojrzeć. A gdy padło na im blade światło wschodzącego słońca płynące od wejścia do namiotu, rzekł niepewnym tonem, jak przerażone dziecko: Moje życie, stary. Zawdzięczam ci życia, ale już jest po wszystkim. Znalazły sobie inną ofiarę zamiast nas. W następnej chwili osunął się ciężko na posłanie i zasnął. Padł jak ścięty, i niemal natychmiast zaczął chrapać tak głośno i zdrowo, jakby nic się nie wydarzyło: jakby on sam, szwed, nie próbował złożyć swojego życia w ofierze, rzucając się do rzeki. Kiedy zaś złociste promienie słońca obudziły go w trzy godziny później, przez ten czas nieustannie przy nim czuwałem. Stało się dla mnie jasne, że nic nie pamięta. Nie ma pojęcia, co chciał zrobić. A jeżeli o mnie chodzi, najrozsądniej będzie, jak daruję sobie zadawanie mu trudnych pytań. Obudził się w sposób całkiem naturalny, bez trudu, jak już wspomniałem. Kiedy słońce stało wysoko na bezchmurnym niebie w ten upalny, bezwieczny dzień i natychmiast stałoby by przygotować ognisko i przyrządzić śniadanie. Towarzyszyłem mu, gdy poszedł się umyć, ale nie próbował rzucić się do rzeki. Zanurzył w niej tylko głowę i rzucił kilka zdawkowych uwag, że jest wyjątkowo zimna. Poziom wód nareszcie opada dodał. Bardzo mnie to cieszy. Brzęczenie także ucichło, zauważyłem. Uniósł wzrok i spojrzał na mnie z typowym dla siebie spokojnym wyrazem twarzy. Najwyraźniej przypomniał sobie wszystko z wyjątkiem tego, że próbował popełnić samobójstwo. Wszystko ucichło, mruknął. Tak jakby zawahał się. Wiedziałem jednak, że pragnie nawiązać do słów, jakie wypowiedział, nim zasnął jak zabity. Postanowiłem mu je przypomnieć, tak jakby znalazły sobie inną ofiarę? Pytałem, siląc się na pogodny ton. Właśnie, odparł Dokładnie tak jest. Ja to czuję, o tak. Chcę powiedzieć, że znów czuję się bezpieczny, dokończył. Przyjrzałem mu się z uwagą. Promienie słońca otworzyły na piasku nierównomierne, gorące plamy. Nie było wiatru. Wierzby nie poruszały się. Podniósł się powoli. Chodź, powiedział. Myślę, że jeżeli dobrze poszukamy, uda się nam je odnaleźć. Pobiegł, a ja pospieszyłem za nim. Biegł wzdłuż brzegu, mącąc patykiem wodę w piaszczystych zatoczkach i wtykając go do niedużych jaskiń czy płytkich rozlewisk. Ja trzymałem się z boku. No, wykrzyknął w końcu, no! Do niego głosu przywołał we mnie wspomnienia koszmaru ostatnich 24 godzin i czym prędzej podbiegłem, by do niego dołączyć. Wskazywał patykiem na coś dużego i ciemnego, co leżało po części w wodzie, po części zaś na piasku. Obiekt ten wydawał się być zaplątany w poskręcane gałęzie wierzb, także prąd nie mógł porwać go ze sobą. Kilka godzin wcześniej, miejsce to musiało znajdować się pod wodą. Widzisz! rzekł półgłosem: Oto ofiara, która umożliwi nam ucieczkę. Kiedy spojrzałem ponad jego ramieniem, zauważyłem, że dotykał końcem patyka ciała mężczyzny. Odwrócił je. To były zwłoki wieśniaka. Twarz była niewidoczna, wciśnięta w piach. Najwyraźniej człowiek ten musiał utonąć przed kilkunastoma godzinami, a jego ciało rzeka zniosła na brzeg naszej wysepki mniej więcej o wschodzie słońca czyli dokładnie o tej porze, kiedy minął osobliwy atak, który nawiedził Szweda. Wierzę, że musimy mu urządzić mu przyzwoity pochówek, Chyba tak odparłem. Wzdrygnąłem się jakby wbrew sobie, albowiem w wyglądzie nieboszczyka było coś, co zmroziło mi krew w żyłach. Szwed uniósł wzrok i spojrzał na mnie z nieodgadnionym wyrazem twarzy, po czym zaczął schodzić w dół zbocza. Podążałem za nim powoli, zauważyłem, że prąd zdarł z ciała większość odzienia, cołniając szyję i fragment klatki piersiowej topielca. Powie wysokości zbocza, towarzysz mój nagle przystanął i uniósł rękę w ostrzegawczym geście, ale albo się poslizgnąłem, albo byłem za nadto rozpędzony, by stanąć i w efekcie wpadłem na niego, by nie wpaść do wody. Pchnąłem Szweda mocno do przodu. Potoczyliśmy się na stwardniały piach i ostatecznie zamoczyliśmy tylko nogi. Równocześnie jednak, czemu nie mogliśmy zapobiec, zderzyliśmy się z leżącym na brzegu nieboszczykiem. Szwedek krzyknął przerażliwie, ja również poderwałem się jako oparzony. W chwili, gdy dotknęliśmy ciała, z jego powierzchni popłynęło donośne, nierównomierne brzęczenie, które ucichło przy wtórze głośnego trzepotu, jakby powietrze wokół nas zaraiło się od spłoszonych, skrzydlatych istot, które natychmiast zniknęły, wzbijając się ku niebu. Trzepot stawał się z każdą chwilą coraz cichszy, aż w końcu umilkł zupełnie. Wydawało się, jakbyśmy przeszkodzili jakimś żywym, lecz niewidzialnym istotom przy pracy. Mój towarzysz objął mnie, a ja chyba opasałem ramionami jego, lecz nim ktokolwiek z nas zdołał otrząsnąć się z niespodziewanego szoku, zauważyliśmy, że prąd rzeczny zdołał jednak poruszyć zwłokami i obrócił je wyrwane już z uścisku wierzbowych korzeni. Chwilę potem topielec całkiem się odwrócił, jego oblicze skierowało się ku górze, ku niebu. Zwłoki leżały teraz na samym brzegu rzeki. Za chwilę porwie je prąd. Szwed rzucił się, chcąc je zatrzymać, wykrzykując słowa, których nie zrozumiałem. Mówił coś o należytym pochówku. I nagle osunął się na kolana, ukrywając twarz w dłoniach. W jednej chwili znalazłem się przy nim. Zobaczyłem to samo co on. Kiedy bowiem prąd rzeki obrócił ciało, twarz i fragment klatki piersiowej znalazły się zwrócone w naszą stronę. I teraz mogliśmy wyraźnie zobaczyć widniejące na ciale topielca nieduże, wyjątkowo regularne wgłębienia, przypominające kształtem i ułożeniem ślady na piasku, na jakie natrafiliśmy na całej wysepce. To ich ślady, usłyszałem zduszony głos mojego kompana, ich plugawe ślady. Gdy wreszcie oderwałem wzrok od jego pobladłej, z przerażenia twarzy i spojrzałem na rzekę, okazało się, że prąd dopiął swego i porwał zwłoki. Ciało było już poza naszym zasięgiem i prawie go nie widzieliśmy. Unoszone w dal obracało się na falach jak wydra. Tłumaczył Robert Lipski. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.